Szanowni Państwo, czy rzeczywiście na linii nauczyciele i rodzice musi iskrzyć? Czy jesteśmy skazani w szkołach na wieczną przepychankę jednych i drugich? Odpowiedź na zadane przed chwilą pytania brzmi niestety tak. Choć szkoła jest instytucją starą jak świat, wciąż gnębią ją choroby wieku dziecięcego wynikające z niedojrzałości, z których bodajże najbardziej przykrą jest chroniczny brak chęci zrozumienia pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Tych konfliktów nie da się uniknąć dopóki te role będą pełnić ludzie z krwi i kości, a nie zaprogramowane maszyny. Tak się bowiem składa, że przyczyną wszelkich konfliktów zawsze i wciąż są emocje, a te przypisane są do naszej ludzkiej natury. Ostatecznie wszystko zależy od tego, kto na kogo trafi. Zupełnie tak samo jak na drodze. Między dwoma odpowiedzialnymi, myślącymi kierowcami raczej nie dojdzie do kolizji, chociaż warunki byłyby bardzo trudne, a skrzyżowanie bardziej dziwaczne, aniżeli to, jakie mamy na zjeździe z wiaduktu niedaleko dworca. Gorzej, jeśli jedno z nich będzie przygłupem prowadzonym przez własne nadęte ego. Choć i tu jest duża szansa, że wszystko skończy się dobrze dzięki chłodnej odpowiedzialności tego drugiego kierowcy. Co jednak, jeśli spotka się dwóch przygłupów? Rodzice i nauczyciele to nie starannie dobierane, elitarne grupy odpowiedzialnych i pozbawionych emocji jednostek. Choć może powinno tak być. Ale przypadkowi ludzie skazani na siebie, czy tego chcą, czy nie, przez system obowiązkowej oświaty publicznej. Skoro konfliktów nie unikniemy, to co robić, aby było ich jak najmniej? Jak uniknąć eskalacji złych emocji prowadzącej nieuchronnie do wzajemnej niechęci, a nawet nienawiści? Po pierwsze, włączyć myślenie i zdać sobie sprawę, skąd się one biorą. Gwarantuję, że 90% z nich ma przyczynę tak banalną, że wystarczy odrobina rozsądku i dobrej woli, aby ich uniknąć. Dzień dobry panu. No, ja dzwonię w takiej sprawie, bo już musiałem w końcu zadzwonić. Codziennie to dziecko przychodzi do domu i zadania i pełno tych zadań. To kto to widział, żeby było tyle zadań? W końcu szkoła jest od tego, żeby dziecko nauczyć, a nie żeby myśmy musieli wszyscy ślęczeć przy tych zadaniach. No niech pan coś zrobi z tym problemem i z tymi zadaniami. Dzień dobry panu. Ja dzwonię do pana, bo taka jest sprawa. Dzieci codziennie przychodzą ze szkoły, robią zadania w 15 minut i później już chodzą, nudzą się. No, ja pamiętam, jak żeśmy chodzili do szkoły, to tych zadań było tyle, że cały wieczór trzeba było siedzieć i robić te zadania. A teraz to co ja mam niby z tymi dziećmi robić, jak one mi się po domu plączą? Dzień dobry. Ja dzwonię, bo już powyżej uszu mamy w domu tych ciągłych jakichś składek na tą szkołę. Co chwilę jakieś teatry, to wyjazdy, to jakieś inne rzeczy. No przecież szkoła jest bezpłatna i kto to takie rzeczy widział, a poza tym szkoła jest od tego, żeby się uczyli i niech się uczą. Halo, w tej waszej szkole to wydaje mi się, że w ogóle się tam nic nie dzieje. Ja tak sobie słyszę, to w innych szkołach się cały czas coś dzieje, są jakieś występy, jakieś wyjazdy, teatry, czy do kina, czy dzieci mają coś tam ciekawego bez przerwy w szkole, tu rodzice opowiadają, a u was nic, tylko ta nauka i nauka i tak, to jest jakieś zacofanie.
Przyczyna tych sprzecznych roszczeń tkwi niejako poza rodzicami i nauczycielami i wynika z egalitarności systemu oświaty. W tej samej obwodowej szkole uczą się dzieci, których rodzice mają skrajnie różne oczekiwania, różne wizje przyszłości dla swoich pociech i różne sytuacje majątkowe. Tutaj żadna przesada nie jest wskazana. Dziecko nadmiernie ambitnych, oczekujących wiele rodziców, zapisanych na wszelkie możliwe kursy i dodatkowe zajęcia, od którego oczekuje się ciągłych sukcesów i postępów, oraz dziecko bierne i zaniedbane, siedzą w jednej ławce. Doprawdy, odbierają przez to świetną szkołę życia, ale że niestety nie jest możliwe pogodzenie oczekiwań jednych i drugich rodziców. Oficjalnym panaceum na takie problemy jest osławiona indywidualizacja procesów nauczania i wychowania, lecz jak wszystkie tego typu teorie ukute w zaciszu gabinetów, nijak się ma ona do rzeczywistości. Słuchajcie! Jesteśmy na Szczelicu! Z tego miejsca normalnie rozpościerają się fantastyczne widoki. No ale dzisiaj widzicie, co się dzieje, no mamy pecha. Myślę, że jeszcze do tej powroty coś zobaczymy. Przepraszam. Tak? Słucham. Tak. Dzień dobry. Ja się chciałem dowiedzieć, o której wrócicie z tej wycieczki dzisiaj wieczór, bo ostatnio to się wyczekałem pod szkołą z godzinę, a nie mam czasu. I niech mi pan powie, jak tam ten mój. Czy tam nie jest zmęczony, głodny, czy dobrze zadowolony jest z tej wycieczki, czy nie. No niech mi pan coś powie. No, nie tak. W tym przypadku tata po prostu nie dojrzał do tego, aby zrozumieć, że jego dziecko jest jednym z kilkudziesięciu uczestników wycieczki, która jest rodzajem zajęć szkolnych. Tymczasem zachowuje się tak, jakby wysłał pociechę z wynajętą opiekunką do piaskownicy. Chęć, aby jego dziecko było traktowane wyjątkowo, jest dosyć częstym błędem rodziców, wynikającym po prostu z górowania macierzyńskich czy ojcowskich uczuć nad rozsądkiem i zachowaniami społecznymi. Ale to właśnie jest istotą szkoły, że dziecko stopniowo odzwyczaja się od bycia centrum zainteresowania dla najbliższego otoczenia, a staje się jednym z wielu równouprawnionych członków grupy. Jednak przyjęcie tego stanu wydaje się być trudniejsze dla rodziców, aniżeli dla dzieci. Zadania domowe. Te są częstą przyczyną wzajemnych pretensji rodziców i nauczycieli. Mam tu na myśli nie tylko zadania takie typowo pisemne, ale również domową naukę, prace plastyczne, przygotowywanie materiałów na lekcje bądź konkursy itd. itd. Rodzice często widzą w tych zadaniach przerzucanie na ich barki pracy, za którą nauczyciele pobierają wynagrodzenie. Czasami może i tak być. Zadanie domowe nie powinno polegać na uzupełnianiu tego, czego nauczyciel nie zdążył zrobić na lekcji, ponieważ się spóźnił bądź drzemał. Jednak za prawidłowo zadawanymi zadaniami domowymi przemawiają bardzo mocne argumenty. Większość dzieci nie potrafi skupić się w grupie i tak naprawdę dopiero w domu, w zaciszu swojego pokoju jest w stanie pojąć rzeczy, których nie zrozumiało w szkole. Niektóre umiejętności wymagające koordynacji różnych obszarów mózgu są tak skomplikowane, że wymagają dużo treningu, na którego siłą rzeczy nie starcza czasu w szkole i takim przykładem takiej pozornie prostej umiejętności jest umiejętność płynnego czytania. Zadania zadawane są dla dzieci, nie dla rodziców, jednak wspólne borykanie się z nimi to często jedyny czas spędzany razem przez jednych i drugich. Rozumiem rodziców przeciwnych zadawaniu zadań domowych, lecz spytam, czy jesteście gotowi zagospodarować dziecku czas uwolniony brakiem szkolnych prac domowych? Czym popołudniami
zajmować się będzie wasze dziecko? Świetną ilustracją niezrozumienia istoty pracy domowej, tak przez jedną, jak i drugą stronę, jest wymiana zdań. Pański syn nie umie działań pisemnych. To proszę go nauczyć. Pobrzmiewa tu wzajemna pretensja, nie ma zaś chęci rozwiązania problemów. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. Bardzo proszę przypilnować, aby syn poćwiczył w domu działania pisemne, bo wciąż ma z nimi kłopoty. Ależ oczywiście, bardzo dziękuję za informację. Postaramy się to nadrobić, aby zaległości się nie nawarstwiały. Czy to takie trudne? Dzień dobry. Ja dzwonię do pana, no bo do kogo mam zadzwonić? Bo już nie wiem, co mam robić. Dziecko przychodzi, uczy się w domu, dużo się uczy i wydaje mi się, że on wszystko umie, to co trzeba, a potem przychodzi i ma słabą ocenę. No to coś tu jest nie tak, bo ja go obserwuję i widzę, to mnie się wydaje, że on umie. No. Tutaj problem tkwi w tym, że tata, choćby miał kilkoro dzieci i znał je doskonale, jednak tak naprawdę nie wie, ile powinno takie dziecko umieć i jak wypada na tle innych. Tymczasem taką właśnie wiedzę ma nauczyciel. A doświadczony nauczyciel, przez którego ręce przeszło setki dzieci, ma nie tylko porównanie z wszystkimi pozostałymi dziećmi w klasie, ale również z tymi, którzy uczęszczali do poprzednich roczników nawet wiele lat wstecz. Dzień dobry. Problem jest taki, że dziecko przychodzi do domu i coraz częściej ma jakieś tam zadania, coś do zrobienia na komputerze. Czy coś tam pisać, czy wypełniać, czy wchodzić na jakieś strony. No, wie pan co, no komputer jest w domu i wszyscy chcą korzystać z niego, a nie żeby dziecko siedziało na nim cały czas, a poza tym, no to nie ma obowiązku, że ja muszę mieć na przykład komputer albo internet. Jakby nie było, no to co wtedy? Wymagamy od szkoły, aby szła z duchem czasu, była nowoczesna i przygotowywała do życia. Nudzi nas klasyczny, podręcznikowo-zeszytowy styl pracy. Lecz jednocześnie zadanie dzieciom pracy domowej wymagającej komputera i internetu często stwarza problemy i budzi sprzeciw wśród rodziców. Padają argumenty, że nikt w domu nie jest informatykiem, nie ma obowiązku posiadania komputera czy łącza internetowego. Komputer jest jeden, zbyt wolny, może nie działa, może jest wykorzystywany przez innych członków ogniska domowego. Przypomina mi to sytuację, która wciąż pokutuje w niektórych szkołach, że takie czynności jak tworzenie prezentacji, wypełnianie ankiet elektronicznych, prowadzenie strony internetowej należą do obowiązków nauczycieli informatyki. To tak, jakby posiadania długopisu i umiejętności pisania wymagać można było tylko od polonistów. W dzisiejszych czasach komputer i internet to normalne przyrządy codziennej pracy, tak jak jeszcze niedawno był długopis, ołówek i zeszyt. Dzień dobry. Dzwonię do pana, bo nie wiem, czy będzie jutro ten sprawdzian, czy nie. A córka zapomniała i nigdzie nie ma zapisane. A na plastykę to mają przynieść kasztany i żołędzie, czy tylko same żołędzie? I kiedy będzie mogła poprawić tę ocenę zaległego sprawdzianu? Ten problem, polegający na nachalnym przenikaniu się strefy służbowej i prywatnej, choć zawsze istniał, to wyraźnie
dało sobie znać w momencie upowszechniania się telefonii komórkowej. W dodatku szkoła coraz częściej bywa przedstawiana jako drugi dom, co brzmi sympatycznie, ale bywa często opacznie rozumiane. Drodzy rodzice, powinniście wiedzieć, że nękanie nauczycieli telefonami leży poza zasadami kulturalnego współżycia, choćby były to tylko niewinne i kulturalne pogwarki. Nawet w godzinach pracy nauczyciel nie powinien zostawać odrywany od zajęć z dziećmi, czy to przez dzwoniący telefon, czy bezpośrednie spotkanie. W tym przypadku rodzice muszą przełknąć gorzką prawdę. Sami mają obowiązek być dostępni pod telefonem podczas przebywania dzieci na zajęciach szkolnych, lecz absolutnie nie jest wskazane, aby dzwonić do nauczyciela w każdej błahej sprawie. Zaś na chodzenie w domu, czy nie daj Boże na paści na ulicy, to już nie jest sprawa kultury, tylko po prostu łamania prawa. Oczywiście nauczycieli tym bardziej obowiązują normy kultury. No cóż, bywają też takie sytuacje, których chyba nie muszę komentować. Halo, tak słucham. No cześć, cześć, no co to? No jasne, no jasne. Problemy, nie? No słuchaj, no ja ci nie wybierałem. No a kto ci się kazał żenić? No nikt nie ma lekko. No ja też nie mam lekko, no spokojnie. Tak, no przecież, że mam czas, możemy pogadać, no jasne. No pracujemy, co jest? Proszę pracować. Czytamy. Tak, tak nie, do dzieci mówię, no. No jak wy się zachowujecie? Jak banda durniów i ciemniaków i niełków. Co mnie w ogóle podkusiło, żeby w ogóle nauczycielem zostać? Trzeba było być, nie wiem, idiotą chyba. No i z czego się jest tu śmiać? Macie się uczyć. To jest wstyd. Bo chyba nigdzie takich durniów nie ma jak wy. Osły skończone. To się was chyba nie da nauczyć niczego. A co mnie to zresztą obchodzi? Nie chcecie, to się nie uczcie. To jest wasz problem. Banda palantów. Zniszczę was. Zobaczycie jeszcze raz, zniszczę. O moje słodziutkie. Pouczymy się dzisiaj troszeczkę. Jak to w waszych brzuszkach, kotlecik, ziemniaczki. W magiczny sposób tą trawione. Byście mogli mieć siły do zabawy. I z jedzenia słodziutkiego deserku w nagrodę. No, musicie się pouczyć, skarbenki moje słodkie. Troszeczkę się pouczymy, ale nic się nie martwcie. Troszeczkę się pouczymy, a później się pobawimy. A potem zjecie słodziutki deserek. Tak, no oczywiście. Które wyczaruje wam dobra wróżka na przerwie. Wydaje się, że ci nauczyciele zupełnie nie rozumieją, że uczniowie chcą w nich widzieć traktującego ich poważnie opiekuna i mistrza. Nie zaś kaprala furiata, czy nadopiekuńczą mamusię, czy kumpla z ulicy. Trudno się dziwić, że ani sami uczniowie, ani ich rodzice nie będą takich nauczycieli akceptować. Szkoła to stara, twarda i zaprawiona w bojach instytucja. Jest odporna na zmiany ministrów i dyrektorów. Przetrwała kolejne reformy, przetrwa więc nawet potop. I inwazję obcych. Szkoła nie musi być kolorowa i wesoła. Nie zastąpi też dzieciom domu. Nie jest przechowalnią, jadłodajnią, ani przybytkiem rozrywki. Jest miejscem, gdzie uczymy się i pracujemy. Od nas, dorosłych, czyli rodziców i nauczycieli, zależy, czy będziemy to robić skutecznie i w przyjaznej atmosferze.